Cześć kochani, tu Sialyska. Witajcie ponownie na moim kanale. Zgodnie z zapowiedzią zapraszam Was dzisiaj na chat make-up. Oto jest efekt końcowy wykonany kosmetykami Charlotte Tilbury. Wszystko co mam u siebie jest sprawdzone, wszystko w gruncie rzeczy jest kochane. Pokażę Wam odcienie, kolory, kosmetyki, ale też i zamienniki. O tym będzie dzisiaj. Zapraszam. Jestem gotowa. Spineczka we włosach. Muszę Wam się przyznać, że... Kurczę, to będzie jeden z przyjemniejszych filmików, które ostatnio kręciłam, bo ja bardzo lubię kosmetyki Charlotte Tilbury i nawet zapropo nie zaproponowałam. Zaplanowałam, to jest ten wyraz. Zaplanowałam sobie na październik filmik z kosmetykami od Charlotte z serii stare, ale jare, bo kompletnie zapomniałam, że one mają się u nas pojawić. Jedna z Was, nawet dwie z Was dały mi znać na Instagramie, że marka wchodzi do naszej Sephory i ja się super podekscytowałam tym faktem, a potem zapomniałam. No tak czy siak filmik z tymi kosmetykami, produktami i tak miał się pojawić, ale fajnie, że i tak chcieliście go zobaczyć, bo tak jak wiecie, pytałam Was o to, czy macie ochotę, bo ja wiem, że teraz z racji tego, że marka weszła na nasz rynek, będzie sporo tego typu materiałów. Dobra, do brzegu, kilka słów wstępu. Te kosmetyki, które dzisiaj zobaczycie u mnie, to są kosmetyki z wyjątkiem jednego produktu, które są u mnie od lat, więc one już są takie, wiecie, przetestowane... Na tyle, na ile się tylko dało. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie mam kosmetyków na każdy etap makijażu. Nie mam na przykład tuszu do rzęs, yy, ale to dlaczego wam opowiem i nie mam też chyba czegoś do brwi. No, w każdym razie będę was na bieżąco informować, dlaczego, ale nie mam akurat z tej kategorii niczego. Tak poza tym jest tego całkiem sporo. Moi drodzy przechodzimy już do makijażu, co nie ma co zwlekać. Zaczynamy od bazy. Ja już na powiekach mam ten Eyeshadow Keeper od Inglota, jeśli chodzi o bazę pod cienie. W strefie T mam nałożoną bazę matującą od Farsali Liquid Powder. A na boki twarzy, moi drodzy, oczywiście co wiedzie. Hollywood Flawless Filter, jej sławna baza rozświetlająca, ale tak naprawdę Charlotte... Nie nazywa tego bazą, bo to jest produkt wielu, wielofunkcyjny i ja też tak z niego korzystam. Bo ja bardzo lubię nakładać tą yy, bazę, ten produkt pod makijaż jako primer, yy, pod produkty, które są średnio albo delikatnie kryjące. Bo ona wtedy pięknie rzeczywiście przebija i daje tego zdrowego blasku bez drobin. Lubię też nakładać ten produkt jako zwykły rozświetlacz, taki wpłynie, on się świetnie do tego nadaje. Pięknie na podkładach, nawet matujących, wysuszających, nie wysuszających, zastygających o matowym wykończeniu. Bardzo ładnie się aplikuje i nic z tymi kosmetykami poniżej nie robi. Niektórzy, mam wrażenie, że tutaj bardziej mowa o osobach z cerą suchą, nakładają też. Na całą twarz, bo tutaj oprócz blasku jest odrobina pigmentu. Zresztą jak wejdziecie sobie na stronę sefory, to zobaczycie, że opcji kolorystycznych jest sporo, chociaż tak swoją drogą, ja to kręcę jest 9, czyli jest sobota, wy to widzicie 10 w niedzielę, i jeśli chodzi o zato, zatowarowanie na stronie sefory, to jest kiepsko. Marka pojawiła się no, niedawno, a jeśli chodzi na przykład o odcienie podkładów, czy właśnie o tą bazę, czy korektory, no to te najpopularniejsze odcienie już zniknęły. I co prawda Sephora na swoim Instagramie zapowiadała, że 8 października pojawią się no pojawi się kilka nowych produktów, ale właśnie też uzupełnią braki, które zaistnieją. Jest dziewiąty i kurczę, ani widu, ani, słygu, sły, słygu. <laughs> ani, widu, ani słychu po tych produktach. Ja osobiście bardzo czekam na, ten, na tą Contour Wand, ten bronzer w płynie. Kremowy i powiem Wam, że no miał się pojawić, nie ma go, wracamy do bazy. To jest szklane opakowanie, moi drodzy. Ja mam, jeśli chodzi o odcień, to trójeczkę Light Medium i ja ją dzisiaj nałożę jako zwykłą bazę, chociaż podkład od szalt, który dzisiaj będę nakładać, jest dosyć mocno kryjący. I ja po prostu lubię ją nakładać w tych miejscach gdzie ją też nakładam wtedy, kiedy nakładam ją jako rozświetlacz, czyli wklepuję ją sobie po prostu. Na szczyty kości jarzmowych, tutaj po bokach, jeśli chodzi o czoło, tam gdzie brązer kładę zwykle. Tu pigmentu oczywiście nie jest za dużo, z racji tego, że nakładam pod podkład, to nałożę jej o wiele więcej. Jest takie bardzo delikatne, może, wyrównanie kolorytu, jeśli położymy ją na większy obszar twarzy. No i ten taki perłowy glow, ale nie taki sztuczny, wiecie. Czy ja mam zamiennik tego produktu u siebie? Tak, i to jest coś, o czym ja mówiłam już dwa lata temu. Dlatego w opisie poniżej, oprócz linków do produktów, o których dzisiaj mówię, zamieszczę Wam jeszcze linki do moich dwóch filmików. Jeden będzie o produktach od Charlotte Tilbury, o takich kultowych. Które dwa lata temu u mnie już były. Drugi to będzie filmik stricte z zamiennikami. Tam też się pojawią zamienniki tych produktów, bo ja wam oczywiście dzisiaj wspomnę o zamiennikach, ale w tych filmikach, o których mowa, są po prostu słocze, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak te produkty obok siebie wyglądają. Z zamiennikiem bazy Hollywood Flawless Filter w odcieniu 3. Light to Medium, który ja mam u siebie, jest, moi drodzy, zami yy, baza, zamiennik miałam powiedzieć, Milani Soft Focus Glow w odcieniu 01 Nude Glow. Kiedy te dwa produkty nałoży się w większej ilości, tak jak się zwykle robi na słoczach, żeby się odcień odpowiedni wybijał, no to można zauważyć, że one odrobinkę się od siebie różnią, natomiast w tych ilościach, jakie ja zwykle nakładam, na twarz, czy jako baza te produkty, czy jako rozświetlacz, bo ten tą bazę od Milani też można tak stosować, no to one kompletnie się nie różnią. Ja nakładałam je jednocześnie na twarz, dają ten sam efekt, ten sam odcień, tak samo leżą, tak samo współpracują z innymi produktami. U mnie to są zamienniki. Przechodzimy do podkładu. W ofercie Charlotte jest co najmniej trzy. Są co najmniej trzy podkłady. U nas chyba tylko jest jeden, moi drodzy. I to jest ten Airbrush Flawless Foundation. To jest podkład o porządnym kryciu, naturalnym wykończeniu. Długotrwały ma być. I oczywiście nie wszystkim się sprawdza. Niektórzy go lubią, niektórzy za nim nie przypadają. I ja mam odcień, moi drodzy, 4 Neutral. I ja go kupowałam dawno temu ze strony Charlotte. Zaraz jak on się tylko pojawił, jak wszedł na rynek. I przyznaję, że on jest na mnie troszeczkę za ciemny, dlatego, że, dlatego ja sobie wyjmę y, mikser. Muszę go troszeczkę rozjaśniać. Wydaje mi się, że jakbym sięgnęła po trujeczkę neutral, to by było idealnie. No ale cóż, y, źle obstawiłam. Szklane opakowanie, tak jak przy tej bazie: Hollywood Flawless Filter. Plastikowa pompka, ale pompka. Y, I powiem Wam, że ten odcień jest odrobineczkę na mnie za ciemny, więc ja tutaj niewiele. Tego miksera dodam. Oczywiście zmoczona gąbeczka już jest w pogotowiu. Ten mikser już tak naprawdę jest na wykończeniu. Zacznijmy od jednej pompki. Przyznaję, że ja tego podkładu już dawno na sobie nie miałam. I czy jest u nas w Polsce zamiennik? Oczywiście, że jest. Tylko nie taki znowu jeden do jednego. To jest gęsta formuła. Gęsta i naprawdę przyzwoicie klejąca. Klejąca, kryjąca. Ja tutaj mam lusterko przed sobą i postaram się to wszystko teraz ładnie wklepać. Jakiż to, kochani, podkład daje bardzo podobny efekt. No nie taki sam, dlatego że jego zamiennik, tego podkładu od Charlotte, przy jednej warstewce, może tak, przy tej samej ilości produktu, jaką nakładacie na twarz, daje mniejsze krycie, ale jest to produkt, którym... Yy, łatwo krycie zbudować. Mowa, słuchajcie, o podkładzie od burżła Always Fabulous. Yy, I ja, kochani, sprawdzałam te produkty jeden koło drugiego, nosiłam i dały ten sam poziom krycia. Chciałam powiedzieć, ale tak jak powiedziałam, musiałam sobie przy Always Fabulous troszeczkę więcej tego produktu nałożyć. Yy, to samo wykończenie, takie. Nie chcę powiedzieć soft mat. Ale to są oba produkty, które zastygają, nie wysuszając jednocześnie i nie dając takiego stricte wykończenia. Oba pięknie wygładzają. I z tego, co pamiętam jeszcze, Always Fabulous nie rozwala się na mnie, ale wyświeca się wcześniej. Troszeczkę, nieznacznie. Troszeczkę wyświeca się wcześniej niż szarlotka. Yy, Jeśli chodzi o rodzaj wykończenia... To takie samo. Tak to się, moi drodzy, prezentuje. Przy takiej niewielkiej ilości muszę przyznać, że ten podkład ma lepsze krycie niż <grymnie> pamiętałam, że ma. Całkiem nieźle to wyszło. Oczywiście blask tej bazy, która została nałożona tutaj troszeczkę został przyćmiony i przykryty, ale no ja w lusterku widzę, że tutaj jeszcze ten blask jest. Tak, nie został on przykryty całkowicie. Zresztą dodamy do tego brązer oczywiście i troszeczkę jeszcze rozświetlacza w pudrze, bo takowy mam, moi drodzy. Przechodzimy do korektora. I Charlotte u siebie kilka tych korektorów ma. Przyznaję, że bardzo mnie kusi taki ten z gąbeczką. On się chyba nazywa Magic Away Liqu Liquid Concealer. Mam tutaj właśnie stronę Sephora otworzoną. Tylko oczywiście wyprzedane są odcienie. Zgapiłam się w ogóle, bo jak tylko Charlotte weszła u nas na rynek, to Cult Beauty... Com, taka brytyjska, chyba brytyjski sklep internetowy, mieli 20% zniżki na Charlotte. I zanim ja się w ogóle zebrałam, to tam wszystko, co ja chciałam sobie kupić, między innymi właśnie ta, ta contour wand, została w ogóle wyprzedana. I też nosiłam się z. Kupiłem tego korektora, ale tak nie za bardzo byłam pewna. Później, oczywiście, odcienie wyprzedali. Teraz wyprzedali na seforze naszej, więc generalnie go nie ma. Ale mam u siebie korektor, taki stricte korektor od Charlotte. To jest ten korektor w Kremie, moi drodzy. To jest jej. Czekajcie, jak on się nazywa, bo on ma taką fajną. Mm, Magic Vanish. Za małe literki to są. Magic Vanish yy, korektor. Oczywiście, najjaśniejsze odcienie widzę u nas na seforze są wyprzedane. Ja mam jedyneczkę, fair. I to jest ten. Jeden z tych korektorów, które kochani, którego zadaniem jest hmm, przykrywanie zacienień. W języku angielskim jest różnica między concealer a corrector. Concealer to są te korektory, właśnie, które mają przykrywać, którymi możecie też na przykład przykrywać jakieś hmm, zacienienia czy zaczerwienienia koło nosa, jakieś plamki, piegi, pieprzyki. One z reguły mają odcienie bardziej cieliste, natomiast jest jeszcze w języku angielskim corrector. On poprawia i on poprawia zacienienia pod oczami, stricte. Ja mam ten taki lekko brzoskwiniowy, to znaczy one wszystkie są mniej lub bardziej brzoskwiniowe. Wydaje mi się, że w kamerze tutaj nie będzie widać. On będzie wyglądał taki fajnie beżowy. On jest lekko, bardzo delikatnie łososiowy, no i właśnie on jest po to, żeby te delikatne zacienienia przykryć. Ja dużych cieni pod oczami nie mam, to po pierwsze. Po drugie, chociaż można z tego korektora, jest wiele osób, które z niego korzystają, kładą tylko jego po prostu. Ja go lubię jeszcze czymś bardziej cielistym, bardziej przypominającym mój odcień cery. Lubię go przykryć i dzisiaj też tak zrobię, chociaż nie mam drugiego korektora Charlotte Tilbury, ale ja lubię właśnie sobie go tutaj tak, słuchajcie, wklepać. A może dzisiaj nie będę go przykrywać? Ja widzę, że on sobie świetnie radzi. Czekajcie, potrzebuję lusterka, takiego bliżej, bliżej. Hmm. Nie no, chyba. Miałam go przykryć jeszcze, słuchajcie, korektorem od Milk. On jest śred... y, słabo kryjący, ale w komplecie z tym korektorem mam wrażenie, że byłoby świetnie. Podoba mi się to, co widzę, przyznaję. Podoba mi się. Ja bardzo lubiłam ten korektor. Ten nosić, słuchajcie, w duecie z korektorem od Urban Decay, Stay Naked. O, boże, jak to świetnie wyglądało, one się tak fajnie uzupełniały. Teraz, y, słuchajcie, przejdziemy od razu do pudru. No tutaj, jak mnie znacie, to nie może być nic innego m, niż ten puder w kamieniu, prasowany od Charlotte Tilbury. To jest jej Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder. Ja mam tą najjaśniejszą opcję koloryczną. Kolorystyczną. Czyli jeden F. no widać zużycie. Słuchajcie, i to nie jest puder tylko pod oczy. To jest puder do utrwalania makijażu i on świetnie to robi. Może dzisiaj. To... Galopują mi myśli po prostu <grym> w głowie. On to świetnie robi, on pięknie wygładza. To jest taki Photoshop, on jest niezwykle drobniutko zmielony i sprawia, że. Mm, ta moja okolica pod okiem, kiedy utrwalam nim korektor, się wygładza. On nigdy nie wygląda za sucho. No i z racji tego nie kładę go do strefy T, bo bardzo szybko przepuszcza moje sebum. Nie utrzymuje matu zbyt długo, chociaż utrzymuje podkłady w ryzach. On fajnie utrwala, ale bardzo się wyświeca w ciągu dnia w strefie T u mnie. Natomiast uwielbiam go kłaść pod oczy. No, Ale wy już o tym wiecie, więc nie ma co. Ja go sobie tutaj... Szybko utrwalę ten korektor od Charlotte, jeszcze sobie troszeczkę dołożę, dlatego że on jest y, bardzo kremowy i się zbiera po prostu. Ja sobie go wezmę od razu, ten puderek i sobie. Mm, Trwale korektor. Czy jest zamiennik tego pudru? U nas w Polsce niestety nie. W Stanach Zjednoczonych, jak macie kogoś w Stanach albo wybieracie się na wycieczkę, to słuchajcie, proponuję do drogerii pójść Ulta. Nie wiem, czy CVS, czy Target mają Flower Beauty u siebie. Natomiast w drogeriach Ulta można znaleźć markę Drew Barrymore Flower Beauty i oni mają taki puder, on się nazywa Flower Light Illusion. Perfecting powder. Też w kamieniu też prasowany. Ja mam odcień najjaśniejszy porcelan L1 i moi drodzy, zamiennik jeden do jednego. Daje dokładnie takie samo wykończenie, tak samo szybko się wyświeca w strefie te u mnie. No ale ja już sobie go zostawiłam i trzymam go, kiedy w końcu skończę ten. No to będę pod oczy kłaść, ten puder od Flower Beauty. No, nie ma jak zamówić go do nas do Polski, bo próbowałam. Flower Beauty z ich strony też nie wysyłają do nas, więc jest tak kiepsko. I cały czas szukam zamiennika u nas, kochani, w Polsce, jeśli chodzi o puder od Charlotte, ale nie jest łatwo. Nie udało mi się do tej pory. Może teraz się uda, słuchajcie, bo będzie bardziej ten dostępny puder u nas i wiecie, więcej osób będzie. Większa grupa będzie, że tak powiem, do szukania zamiennika. No, mi się nie udało na tym polu. Kurczę, dawno już z tego hmm, korektora nie korzystałam. A szkoda. I tak, nie mam pudru sypkiego od Charlotte do utrwalania makijażu. I miałam sobie dzisiaj, słuchajcie, nawet wyjęłam sobie ten puder od Belle Peach Powder, chociaż on nie trafił do kosmetyczki w października, która notabene jest właśnie zubożała przez jeden taki puder nadający naturalnego wyglądu. Bo mam puder mocno matujący od milk make-up, a nie wyjęłam sobie niczego e, takiego nie mocno matującego. No więc wyjąłam sobie ten puder e, peach powder, no bo mam bazę matującą i ten podkład też zastyga, więc nie chciałam jeszcze tego wszystkiego, wiecie, wysuszać pudrem mocno matującym, ale w ogóle nie pomyślałam o tym, że mogę sobie przecież wziąć ten puder od e, utrwalania korektora. Już tak w mojej psychice funkcjonuje jako puder pod oczy, że właśnie często zapominam, że jest po prostu pudrem wykończeniowym i utrwalającym. No dobra, no to ja biorę sobie pędzelek. Mm. Nie jest za gorąco, więc nie powinnam się dzisiaj za bardzo wyświecić, ale. No jest wygładzenie. Dobrze, moi drodzy. I teraz szybciutko nałożę jeszcze poza kamerą ten matowy beż od Wet n Wild na powieki i zajmiemy się oczami? Myślę, że oczami. Jeśli chodzi o oczy, to mam u siebie dwie paletki z serii tych czterocieniowych. Jedna taka kosztuje 229 zł. Teraz patrzę na Seforze, ale u nas widzę, że pojawiły się też większe paletki sześciocieniowe, 255 zł kosztują. Wiem, że Charlotte ma też takie większe, takie nie wiem, o tam jest chyba 9 czy 12 nawet cieni. U nas się jeszcze nie pojawiły, moi drodzy. Jeśli chodzi o Kolorystykę, cienie Charlotte, to w ogóle jej makijaż należy bardziej do takich upiększających i odcienie jej palet bardzo to odzwierciedlają. To są odcienie, które powinny wydobyć wasze naturalne piękno, można powiedzieć. I ja mam dwie z tych yy, czterocieniowych, tak jak powiedziałam, yy, i że tak powiem, wybór dokonał się sam, bo paletka, która jest nowsza u mnie, to jest paleta Exaggerize. Ona jest u nas jeszcze niedostępna. Paletka, która jest najpopularniejszą chyba paletą od Charlotte i kurczę u nas na szczęście jest dostępna, to jest paletka Pillow Talk. A z racji tego, że ta jest dostępna, Exaggerize nie, no to sięgniemy dzisiaj po Pillow Talk, a poza tym róż, który dzisiaj mam do założenia, bardziej będzie pasował do Pillow Talk. Dobrze, moi drodzy, z tyłu tych paletek macie... Opisane cienie, nazwy oczywiście, ale macie je też ponumerowane, tak żeby Wam ułatwić aplikację. I ja zrobię to tak jak kiedyś widziałam, że robi to właśnie Charlotte, chyba na Instagramie albo nawet na YouTubie. Wezmę sobie ten pierwszy cień, to jest po prostu Prime. <taki>, Taki perłowy dosyć cień. On się dosyć mocno błyszczy, muszę przyznać. I ona, pamiętam, nakładała ten cień na całą powiekę. Na całą, całą, całą. Wewnętrznym kąciku też. I ja też tak zrobię i jestem ślepa. Ale mam tak brudne to małe lusterko. Dobrze, że tego nie widzicie. Wstyd. I przyznaję, że jak oglądałam ten filmik, gdzie ona tak właśnie nakładała te cienie, to się coś wburzyło we mnie, bo ja zwykle na całą powiekę nakładam mat. Bo nie lubię rozświetlać łuku brwiowego, bo mam dosyć taki puszysty i tłusty i to go tylko uwydatnia, ale przyznaję, że spróbowałam i od tamtego czasu tak właśnie noszę tę paletę i podoba mi się to, co widzę, więc chyba kobieta, kobieta wie, co robi. No dobra, więc ten pierwszy odcień na powieki całe. Widziałam też, jak ludzie nakładają ten pierwszy cień po prostu palcem, wszędzie, ja go też tutaj tak wewnętrzny kącik nakładam. Ok, i później, już bardziej puszystym pędzelkiem nakładam ten jasny, różowy mat. I to już jest budowanie konturu oka, czyli no u mnie, słuchajcie, to jest kość oczodołu, oczywiście. Ale ludzie, którzy mają mm, inną budowę oka, zwykle mają tutaj załamanie powieki, więc w załamanie powieki nakładam ten róż i go przeciągam tak jeszcze troszkę. Tutaj poszerzam sobie to oko. Mm -hmm. Przyznaję, że ta paletka to jest taki dzienniaczek, wiecie? Jak chcę sobie zrobić mocniejszy makijaż, to muszę sięgnąć po jeszcze jeden ciemniejszy cień, żeby sobie bardziej zaakcentować zewnętrzny kącik. Zresztą zaraz zobaczycie, ten taki ciemniejszy mat tutaj wcale nie jest taki ciemny i on co prawda pięknie wygląda i sprawia, że można zrobić taki pełen makijaż tą paletką, ale. No, jakby ktoś chciał mocniejszy ten makijaż zrobić, albo mać ciemniejszą karnację, po prostu, no to y, ktoś może poczuć lekki niedosyt. Jeśli chodzi o to, jak się pracuje z tymi cieniami, nałożę teraz ten jasny róż tutaj na dolną powiekę, no to ja tutaj nie mam żadnych zarzutów. Ja bardzo lubię tą paletę. Zresztą obie te palety, które u siebie mam, lubię tą formułę cienia. Są bardzo bezproblemowe. Troszeczkę bardziej zbitym pędzelkiem sięgam po ten y, ciemniejszy mat w palecie, moi drodzy, po trujeczkę i tu już. Zaczynam y, akcentować bardziej zewnętrzny kącik. I najpierw zrobię to takim pędzelkiem puszystym, dosyć. Zobaczcie tutaj właściwie trzy machnięcia, i już jest rozbędowane. No. Tak, właściwie jeśli chodzi o słuchajcie, dzienny makijaż, to można już na tym etapie skończyć. Wezmę sobie teraz, słuchajcie, taki bardzo zbity pędzelek, i zewnętrzny kącik na dole troszeczkę zaakcentuję. I jeszcze takim mniejszym pędzelkiem, z którego właśnie korzystam, kiedy najciemniejszy cień kładę na powiekę w zewnętrznym kąciku, ten sam ciemniejszy mat, jeszcze troszeczkę go zbuduję, żeby troszeczkę bardziej go skoncentrować w tym moim zewnętrznym kąciku. I właściwie tyle. Dobrze, moi drodzy, i teraz gwóźdź pro programu, czyli. Cień bardzo wyjątkowy, czyli ten y, największy błysk w palecie od Charlotte. I ja go oczywiście lubię nakładać paluszkiem. I to jest taki nietypowy cień, bo ja nigdzie takich nie widziałam. Y, u nikogo innego moi drodzy, ani u Nataszy Denona, ani u Pat McGrath. Zawsze w takich paletkach od Charlotte jest przynajmniej jeden. I oczywiście gdzieś może być zamiennik, bo to nie jest tak, że przecież ja wszystkie cienie przejrzałam. Bardzo możliwe, że gdzieś. Jakaś firma ma pojedyncze cienie, które są bardzo podobne. To są cienie, które są na przeźroczystej bazie i mają w sobie wielokolorowe drobinki. Oczywiście każdy cień ma jakiś motyw przewodni. Ten w odcieniu w paletce pillow, pillow Talk jest taki brzoskwiniowo-złoty. Ja go lubię nakładać po prostu w tym centralnym punkcie mojej powieki. Oczywiście jest dużo krytyków, yy, tak jeszcze przy okazji wezmę mały płaski pędzelek i ten najjaśniejszy cień, ten perłowy, jeszcze sobie dołożę go w wewnętrznym kąciku i troszeczkę na dolnej powiece tutaj w tej wewnętrznej części. Jest dużo krytyków tych palet w ogóle od Charlotte i samych kosmetyków, że a kurczę płacimy tylko za opakowania, za to jak to ładnie wygląda, bo to co jest w środku nie jest nic odkrywczego i te cienie też są wszystkie takie, ach, można dostać takie rzeczy u innych producentów i tak właściwie człowiek nie przepłaca i bardzo możliwe, że tak jest, z tym, że to powiedziawszy, powiem Wam, że no dałam za te paletki no niemało, bo sami widzicie, że one trochę jednak kosztują i tak każda z nich ma tylko cztery cienie, ale powiem Wam, że nie było takiego momentu nigdy, żebym żałowała, a są już, no przynajmniej ta Pillow Talk jest u mnie od lat, więc yy, no już mi spowszedniała, ale bez żadnego namysłu sięgnęłabym po nią, gdybym ją zgubiła, gdybym, nie wiem, się roztrzaskała na podłodze. Sięgnęłabym po nią jeszcze raz. Z oczami na chwilę obecną to tyle. Ja nie lubię nakładać tuszu do rzęs, jak jeszcze mam jakieś pudry do nałożenia, a jeszcze oczywiście kontur twarzy. I przechodzimy, moi drodzy, do bronzera. I nowość u mnie to jest ta paletka Filmstar Bronze and Glow Face Sculpt and Highlight. I oczywiście to jest coś, co jest na szczęście dostępne u nas, ale co już ten najjaśniejszy jaśniejszy. Ta jaśniejsza opcja jest niedostępna. A to jest opcja Light Medium. I przyznam Wam, że już no pomijam, że to pudełko, opakowanie jest bardzo eleganckie, metalowe. Jest ustereczko. Ja tutaj pilnuję ostrości. Przyznam Wam, że ja bardzo długo czaiłam się na ten kosmetyk. Bałam się, że będzie na mnie za jasny, bo ten brązer, słuchajcie, jak się tak przyjrzeć, to on wydaje się jasny, przyznaję, że jest mocno napigmentowany i troszeczkę cieplejszy, przynajmniej na mojej karnacji, daje cieplejszy efekt niż w opakowaniu, ale przy tym bardzo łatwiej jest we współpracy i bardzo ładnie się w nim wygląda. Przynajmniej ja się w nim fajnie czuję, no i ten rozświetlacz, który zaraz też nałożymy, to jest rozświetlacz, który jest troszeczkę cieplejszy znowu niż w palecie, ale nie jest taki, wiecie, żółty. Czy złoty, złoty. To jest szampan, ale co staram się powiedzieć, te odcienie w palecie na słoczach i na twarzy wyglądają troszeczkę inaczej. Biorę sobie puchowy pędzelek i oczywiście teraz sobie zbrązuję troszeczkę twarz. I ja miałam nadzieję, kurczę, że się ten kontur bronzer wpłynie, płynie pojawi u nas. To jest jeden właśnie z kultowych kosmetyków Charlotte i byłam troszeczkę rozczarowana i zawiedziona zawiedziona też, no rozczarowana, zawiedziona, ale zaskoczona, że on się nie pojawił. Charlotte ma też w swojej ofercie pojedynczy brązer. w takim opakowaniu jak ten puder Airbrush Flawless, oczywiście w wiele większym, to jest taki bardzo duży, jak moja dłoń mam wrażenie, puder w okrągłej puderniczce. On daje matowe wykończenie. Ten brązer, który ja nakładam z tej paletki, jest bardziej o naturalnym wykończeniu, nawet niedelikatnie rozświetlający. Jest taki bardziej satynowy. Tamten podobno jest matowy i podobno jest dobry. On oczywiście pojawił się na rynku już jakiś czas temu, więc na przykład w Stanach Zjednoczonych wielu youtuberów sobie chwali ten brązer, ale też wiele osób mówi, że on jest super, ale nie jest to coś. Wyjątkowego. No, matowych brązerów dobrych na rynku nie brakuje. Kurczę, a ja lubię ten z palety. <gryw> Bardzo. Czy znowu przesadzam? Bardzo możliwe, że za dużo już go nałożyłam. Ale kurczę. Fajnie to wygląda. Musiałam sobie spineczkę przepiąć, żeby się kukuryku nie zrobiło. Bo te moje włosy z tą pastą modelującą, jak zapomnę o tej spince, to jest potem problem. Dobra. I róż moi drodzy, mam już w tubie. Kurczę, to jest Glowgasm Beauty Light Wand. Nie wiem, czy on jest dostępny u nas, aż zerknę. Wydaje mi się, że był tylko jeden właśnie kolor rozświetlacza. Teraz już go w ogóle nie widzę, pewnie jest wyprzedany. Ale no właśnie to, jak pisali, że mm, będą te bronzery w kremie, w płynie, w tych tubach dostępne od ósmego, to mówili, że pojawią się też odcienie róży, no ale na chwilę obecną ich nie ma. Ja mam, słuchajcie, odcień Pinkgasm. To jest bardzo, ale to bardzo mocno rozświetlający róż. Z tym, że drobina, która tutaj jest, nie jest duża. Szukam sobie, słuchajcie, pędzelka, którą go nałożę. Chyba to będzie ta zoewa, której nie mogę domyć. Yy, zafarbowały mi róże któreś. I to jest róż, który daje bardzo, ale to bardzo mocne rozświetlenie. Taką taflę. Z tym, że z racji tego, że te drobinki są bardzo drobne, bardzo drobne, to to jest taka tafla... Bardzo zdrowo wyglądająca. Zamiennika takiego jeden do jednego, jeśli chodzi o odcień, nie mam u siebie, ale mam róże, które są o dziwo w pudrze, a które dają ten sam rodzaj zaświe zaświetlenia rozświetlenia, i przyznaję, że odcieniowo są bardzo podobne. No, on jest troszeczkę chłodniejszy ten róż niż te moje oczy, ale nic tu dzisiaj z nim nic już nie zrobimy. Troszeczkę za dużo nałożyłam go tutaj o. Troszeczkę wyjechałam tym pędzlem, ale to nie jest nic, czego nie da się po prostu, nawet jak już zastygnie, nie poprawić gąbeczką od podkładu. I nałożyłam go na podkład, który zastygł już. Ja co prawda tutaj nie przypudrowałam boków twarzy, ale nic się z tym podkładem nie zrobiło. Ja nawet nakładam ten róż na przypudrowane partie ciała, na przykład jak na nos. Troszeczkę dzisiaj nałożyłam, ale nie dużo. I też nic się nie stało. Bardzo lubię tą formułę. Tak jak powiedziałam, mam u siebie coś, co daje ten sam. Rodzaj rozświetlenia, taka soczysta, czereśnia, mocno błyszczący produkt, ale z bardzo małą drobinką. To są róże, słuchajcie, paleta właściwie róży od Beauty Bakery, Cotton Candy Champagne. To są właśnie cztery róże rozświetlające. Identycznie wyglądają. To znaczy, one wyglądają tak, jakby to był ten produkt, tylko w troszeczkę innym odcieniu. O! Nałożyłam tego produktu niedużo, bo też nie chciałam przesadzać, ale latem na przykład potrafię nie robić oczu, albo tylko delikatnie sobie tutaj właśnie ten łuk brwiowy, nie łuk brwiowy, yy, załamanie powieki zaznaczyć. Yy, rozświetlający podkład taki jak Wet n Wild Dewy Foundation odrobinkę brązera, żeby troszeczkę kontur zaznaczyć twarzy i dużo tego różu. Wtedy jest taki akcent na policzki i one się wydają takie soczyste i zdrowe i błyszczą w słońcu, ale nie ma drobinek. Bardzo bardzo lubię ten róż, bardzo go polecam. Jak już się w końcu u nas pojawi, bo ale nie wiem kiedy to będzie. I w gruncie rzeczy, jak się ten odcień troszeczkę tak wiecie wyżej yy, pociągnie, to już rozświetlacza nie, nie trzeba kłaść, ale ja dzisiaj chcę rozświetlacz położyć. I oczywiście sięgnę potem z paletki tutaj. Ja nie wiem, czy u nas pojawił się... Charlotte wypuściła ostatnio w takim opakowaniu jak bronzer, wypuściła też rozświetlacz w pudrze. I ludzie też podobno go bardzo chwalą. Znaczy ludzie go bardzo chwalą, podobno jest fajny. Powiem Wam, że ta paletka w ogóle bardzo mnie zaskoczyła. Pomi pomijam już to, że właśnie odcienie troszeczkę inaczej wyglądają, chociaż nie jestem o to zła, po prostu Was uczulam. Na przykład ten rozświetlacz wydawał mi się bardzo delikatny, co ja lubię bardzo lubię delikatne rozświetlenie, i nawet jak do mnie ta paleta przyszła, to sobie myślałam, no okej, okay, będzie tak bardzo naturalnie, bardzo delikatnie, ale da się ten rozświetlacz budować i ja go dzisiaj więcej nałożę, chociaż nie, nie chcę robić sobie takiej mega tafli. On potrafi dać naprawdę po oczach, ale dalej bardzo naturalnie i miękko wyglądać. No powiem Wam, że to jest kolejny kosmetyk od Charlotte, który mi się sprawdza. Jest jedna rzecz, która mi się nie sprawdziła, o której zapomniałam Wam powiedzieć, bo już ją wydałam mojej mamie, u której jest po prostu fenomenem. To jest krem cień w kremie. I one teraz pozmieniały swoje nazwy, dlatego że jak ja miałam cień w słoiczku, to jest w ogóle seria, ten cień nazywa się Eyes to Mesmerize i ja miałam odcień, który się nazywał Norma Jean, czyli imię i nazwisko E, aktorki, która występowała pod pseudonimem Marilyn Monroe. Natomiast Charlotte teraz, nie wiem dlaczego, pozmieniała nazwy tych cieni i on teraz występuje. Moja Norma Jean to jest teraz Champagne, który oczywiście jest dostępny u nas, ale jest co? Wyprzedany. To są cienie, które są bardzo przyjemne w dotyku i we współpracy są bardzo kremowe, zastygają. Ta perła, która jest tam, bo to wszystkie są cienie mm, o błyszczącym wykończeniu, jest bardzo... Naturalna. Taka mniej więcej jak w tym pierwszym cieniu, który nakładałam u siebie na oczy, może troszeczkę mocniejsza. No i właśnie ten odcień Norma Jean Champagne to był właśnie taki piękny szampan, ale moja powieka pokonała ten cień. Mianowicie nawet na bazę pod yy, brokat, no ten cień po kilku godzinach po prostu zbierał mi się w załamaniach. Ja mam bardzo mocno padającą powiekę, po prostu ona, fałdki skórne się ze sobą, tak wiecie, łączą i ocierają. I są cienie kremowe, na przykład te od Maybelline w słoiczku, które wytrzymują te tarcia. No a niestety cienie kremowe od Charlotte Tilbury, przynajmniej ten odcień szampański, nie dał rady, więc wydałam go mamie, u niej się sprawdza świetnie. Ale to chyba jest jedyny kosmetyk od Charlotte Tilbury, który się nie sprawdził u mnie. Dobrze, moi drodzy, ja teraz utrwalę to wszystko, co mam na twarzy i może zrobię brwi i rzęsy też. Zalinkuję Wam kosmetyki, których użyję. Nie mam niczego od Charlotte Tilbury, więc to pominiemy. Nie mam tuszu, chociaż miałam. Miałam tusz kurczę, jaką się nazywał? Legendary Lashes, ale chyba miałam Volume 2. Tak mi się wydaje. Piękny efekt dawał, z tym, że troszeczkę nie, nie utrzymywał mi podkręcenia u mnie, obciążał mi rzęsy. Więc chociaż je ja miałam taką, taki mini format. Ja z niego korzystałam, ale nie sięgnęłam po większy rozmiar, jak mi się już skończył. No i nie mam też kosmetyków Dobrowiu od Charlotte. Ciekawi mnie jej mgiełka do utrwalania makijażu, której nie ma u nas w ofercie, bo dużo osób wiele dobrego o niej mówi. Ale nie wiem, czy chcę inwestować, nawet jak się pojawi, w mgiełkę. Skoro mam świetne od Eveline, W każdym razie, ja teraz utrwalam makijaż, robię brwi i rzęsy i widzimy się na usta. Zrobiło się ciemniej. Wyglądam, kurczę, na bardziej zbrązowioną, niż byłam, niż się wydawałam. Pomadki. Zanim przejdziemy do słynnego duetu, moi drodzy, Pillow Talk, który oczywiście u siebie mam. Pomadka z serii Hot Lips 2. I tutaj jest odcień, wyprzedany oczywiście w chwili obecnej, Glowing Jen. To jest w ogóle seria pomadek, tak Hot Lips Zarówno chyba ta Hot Lips, jak i Hot Lips 2, które zostały poświęcone mm, słynnym kobietom, które bardzo często przed różnymi galami maluje właśnie Charlotte Tilbury. I odcień Glowing Gen to jest odcień, który powstał dla Jennifer Aniston. To jest taki kolorek. Jeśli chodzi o tę serię Hot Lips, to jeśli chodzi o wykończenia, to tam są dwa rodzaje, bo tam niektóre kolory są matowe. A niektóre są właśnie takie bardzo błyszczące i kremowe, tylko błyszczące bez drobin yy, o takim wykończeniu. I wydaje mi się, że tą konkretną pomadkę chyba nawet miałam w ostatnim filmiku, kiedy mówiłam o bubelkach. Tak mi się wydaje, kolejna pomadka, która u mnie jest, moi drodzy, to jest miniaturka, już ma, yy, w tej kultowej formuły Matt Revolution to jest odcień Walk of No Shame. Swego czasu był nazywany Walk of Shame. Ale chyba feministką się to nie spodobało. No nie wiem, stwierdzili, że y, zmieniają na walk of no shame. I to jest w gruncie jeszcze bardzo podobny kolor. Troszeczkę więcej różu ma, nie wiem, czy to widać w kamerze. I ja mam coś u siebie w arsenale moim w mojej kolekcji, co jest bardzo podobne. Na ustach wygląda identycznie. To jest pomadka Essence, i ta opcja This is Me, kolorek 02 Happy z swojego czasu bardzo lubiona przeze mnie takie samo wykończenie, kremowe, ale już mniej błyszczące niż ta Glowing Gen. Tu jest Walk of No Shame, a tu jest Happy. Tak samo wyglądają na ustach, na słoczu. Tak, no i przechodzimy do Pillow Talk. Oczywiście, to chyba pierwsza pomadka Charlotte Tilbury, jaka u mnie się pojawiła. Tu musiał być oczywiście sławny Pillow Talk. Formuła Matte Revolution. I to już są takie moje usta, ale lepsze. Ja lubię te pomadki matowe od Charlotte. Oczywiście. Pozwólcie, że wytrę te pozostałe słocze, bo zaraz wam pokażę zamiennik. Ja lubię, z tym, że to są pomadki o matowym wykończeniu. czy jeśli chodzi o takie wykończenie, wolę na przykład pomadki od Pat McGrath? Tak. Po kilku godzinach leżą po prostu wygodniej na ustach. No jakby nie było te matowe pomadki od Pat, nie od Pat, od Charlotte, chociaż są bardzo kremowe, kiedy się je nakłada, mają bardzo dużo pigmentu, więc niewielka ilość produktu wystarczy. Chociaż na początku są bardzo kremowe i wygodne, to po kilku godzinach już troszeczkę wysuszają. Pomadki od Pat McGrath tego nie robią, ale mam u siebie coś, co już jest tak zużyte. Mam drugą yy, sztukę u siebie już. To jest pomadka, słuchajcie, Sephora Collection w takim czarnym opakowaniu. odcień 01 Let Me Dream, z tego co kojarzę. I tak, to nie jest pomadka matowym wykończeniu, bo ona ma lekko, właśnie kremowe. Nigdy nie zastyga, ale słuchajcie, odcień kolorek jest ten sam. No i chyba widać, którą lubię nosić częściej. Ja nie mam problemów z tym, żeby reaplikować pomadkę w ciągu dnia. Żadnych. Z tego powodu w ogóle nie sięgam już pewnie zauważyliście po pomadki matowe, płynne, bo ja po prostu nie lubię tego wysuszenia na twarzy. Jeszcze pomadka matowa w sztyfcie jestem w stanie po nią sięgnąć, już pomatowe płynne kompletnie. Ja dzisiaj nałożę Mat Revolution od Charlotte i oczywiście najpierw nałożone na usta pillow Talk. konturówka. I właściwie wiecie, całe to szaleństwo, jeśli chodzi o odcień Pillow Talk, to właśnie od tej konturówki się zaczęło. Najpierw była konturówka, potem z tego co kojarzę, powstała pomadka, a później oczywiście paletka, i teraz są róże i całe kolekcje, jak z orgazmem u NARS. Jak widać konturówka jest już zużyta w znacznym stopniu, ja rzadko noszę konturówki. Ale jak już mam sobie obrusować usta czymś, co jest w miarę naturalne, na no to pillow tak nie ma nic lepszego. To jest pomadka, która jest bardzo długotrwała, bardzo kremowa i dobrze napigmentowana. Pięknie leży na ustach i daje piękny, naturalny odcień. I ja wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Tak to wygląda i w gruncie rzeczy można by było tak to zostawić. Szukałam, do tej pory szukam zamiennika. Mm, tej kredki w tym odcieniu, bo jak widać lubię ją. To jest chyba najczęściej używana przeze mnie konturówka. Lubię ją bardzo, ale nie udało mi się znaleźć, bo słuchajcie, jest mnóstwo konturówek, które są blisko, ale no to musi być konturówka, która jest mocno napigmentowana, długotrwała, wygodna i ten konkretny odcień, bo ja bardzo lubię siebie w tym odcieniu. Piękny odcień naturalny różu. Takie moje usta, ale lepsze. I tak jak powiedziałam, jest mnóstwo konturówek, które są blisko, ale już tak jak przy różu, rozświetlaczu czy pomadce taka delikatna różnica odcienia nie jest aż tak bardzo widoczna, to tak przy konturówce mi się wydaje, że jest to diametralna różnica. Więc kurczę, jeszcze nie znalazłam. Jak macie zamiennik Pillow Talk konturówki u siebie, to dajcie znać w komentarzach. No bo jak widać, niedługo mi no jeszcze trochę ją skończę, i jeśli nie znajdę zamiennika, to sięgnę po następną zdecydowanie. Może poczekam na jakieś, kurde, na jakieś zniżki na stronie Charlotte albo Cold Beauty, bo na, w Sephora raczej nie doczekamy się zniżek na Charlotte Tilbury, ale sięgnę po kolejną, bo ją bardzo lubię. Dobra, kochani, pomadka. Tak jak powiedziałam, Pillow Talk. Mm. Ona pachnie lekko, ale nie jest zbyt mocna. No słuchajcie, jest idealny odcień. Zgrywają się te konturówka i ta matka ze sobą idealnie. No i z racji tego, że te produkty są odcieniowo ze sobą idealnie zgrane, to jak się nałożę troszeczkę więcej konturówki, to można mniej tej pomadki, która, tak jak powiedziałam, po kilku godzinach zacznie troszeczkę wysuszać. Ale efekt jest... Kurczę, lubię to. Lubię to bardzo. Moi drodzy, jeśli chodzi o chat make-up, kosmetykami i Charlotte Tilbury, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Efekt końcowy bardzo mnie zadowala. Do siebie zapraszam w środę i pogadamy sobie też o nowościach, ale w gruncie rzeczy w większości będą to jednak zapowiedzi. Będą zapowiedzi, nowości. Pokażę Wam, co dopiero się pojawiło, co ma się pojawić, jakieś kolekcje świąteczne, na co można ostrzyć pazurki, a co sobie raczej odpuszczę. O tym pogadamy sobie w środę. Serdecznie Was zapraszam, do zobaczenia, na razie pa.